Jeśli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, a może jeszcze nie przekonałeś się do tej serii filmów, ale lubisz przygody, masz bujną fantazję i jesteś marzycielem, Akademia Mocy to pomysł w sam raz dla Ciebie. Dziś podpowiemy, jak zacząć gwiezdnowojnową kolekcję. Artu zaprosił Was właśnie na zajęcia w Akademii Mocy. Od dzisiaj będziemy co tydzień spotykać się i rozmawiać o świecie Gwiezdnych Wojen. Pawła już znacie. Miesiąc temu prowadził zajęcia w Akademii Mocy jako mistrz Jedi. Teraz reprezentuje Imperium. Tak, dzisiaj jestem w stroju Biker Scouta, czyli imperialnego zwiadowcy. Jest to postać z 6 epizodu, czyli Powrotu Jedi. Zbierałem przede wszystkim do tej pory zestawy klocków związane z Gwiezdnymi Wojnami. A co to jest kolekcja? Kolekcja to jest zbiór wszelkich gadżetów, replik z filmu, figurek, zestawów do samodzielnego składania, a może nawet unikatów związanych z daną dziedziną. Bywają także nawet bardzo niespodziewane i śmieszne rzeczy, takie jak figurka, która tak naprawdę po odkręceniu głowy okazuje się płynem do kąpieli. Są liczne książki, które opisują nawet same gadżety. Są książki, które opisują świat, książki, które rozszerzają ten świat poprzez dodatkowe opowieści, hełmy, całe zbroje, które też należą do kolekcji, repliki mieczy świetlnych, blasterów. A jak się rozpoczęła Twoja kolekcja? Mój pierwszy zestaw, mam nawet go ze sobą, to jest X-Wing z Gwiezdnych Wojen. Dostałem go już na komunię i tak się zaczęło moje zbieranie wszelkich gadżetów, przede wszystkim zestawów klocków. Jaki jest Twój ulubiony gadżet? Jest to replika miecza świetlnego Obi-Wana Kenobiego z 3 epizodu z Zemsty Sithów. Mimo że strój nieodpowiedni, to moc jest nadal we mnie silna i przyciągnę go mocą. Reaguje on na ruchy i uderzenia. Jest szczególnie przydatny podczas akcji charytatywnej zespołu SWAT, podczas gdy występuje jako mistrz Jedi. Takie rzeczy się kupuje? Kupuję oczywiście też, ale jest też możliwość wymiany z innymi fanami. Jest możliwość wytwarzania gadżetów samemu. Można samemu stworzyć rękojeść miecza świetlnego. Jak zacząć kolekcję? Najłatwiej w tej chwili po prostu oglądać teleranek, bo będziemy podsuwać liczne pomysły na to, jak zacząć kolekcję, pomysły na swoje własne gadżety z Gwiezdnych Wojen. Będą konkursy, w których można wygrać figurki, zestawy klocków, pojazdy i miecze świetlne z Gwiezdnych Wojen, a dla szczególnie wytrwałych, tych, którzy będą oglądać nas co tydzień i odpowiadać na pytania konkursowe, jest wielki model Sokoła Millennium. Niech moc będzie z Wami.